Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. W dzisiejszym odcinku oceniam najlepszego kebaba Księżula. Ja tu już mam film z tego lokalu. On się nazywał Budrum. I tu zastrzeżenie miałem do tego lokalu, że była śmierdząca, właśnie śmierdzący lawasz i że krzesła były rozpadające się, że można było po prostu upaść. Krzesła zostały wymienione, jak widzicie na filmie, razem ze stołami. Teraz jest Francja elegancja. No i lawasz nie śmierdzi tak jak poprzednio. Widocznie używano brudnych ścierek po prostu. Teraz też używają brudnych ścierek, no ale nie czuć tego smrodu już. Więc tutaj nastąpiła zdecydowana poprawa. Czy warto kupić, rozważyć, czy omijać? Ja uważam, że warto kupić. Moja ocena na końcu filmu, lawasz jest ok, nie wyróżnia się smaku, ale ma fajną, czasami fajną chrupkość i dobrze komponuje się z mięsem, więc tutaj nie ma co narzekać. Jeżeli chodzi o warzywa, to jest ich brak. W informacji też nie dostajemy informacji, ile dostaniemy tych warzyw. Dostajemy tylko ile mięsa, dziwne to. Powinno być wszystko opisane, a jeżeli płacimy za warzywa, a ich nie dostajemy, jest to po prostu kradzież. To samo było na Bemowie ostatnio w lokalu, gdzie dostałem kebaba też bez warzyw. Tutaj jest, no i też taka sama ilość mięsa była. Więc te rzeczy są na pewno do poprawy. Nie może być tak, że nie wiemy, jest napisane ile mięsa, ile warzyw. Sosy to tragedia, w ogóle jest to czosnkowy i paprykowy sambal. Ja nie lubię czosnku, więc w ogóle odpadał. A ten paprykowy, no to wiadomo, z hurtowni. No i McDonald's, Burger King czy Pizza Hut czy inne firmy nie stosują sosów paprykowych, a osiągają milionowe dochody. Nie wiem, czemu kebaby się uparły na ten sos paprykowy. Chyba ze względu tylko na cenę, że jest tani. Tańszy niż kilogram papryki. Bo 10 kilo kosztuje 70 zł, a zobaczcie, ile kilogram papryki kosztuje. No, więc mało się nie pożygałem. Taki to najlepszy kebab Księżula. Jeżeli chodzi o mięso, to jest to chyba numer jeden w Warszawie. Bardzo dobre mięso jagnięce, potrafi chrupać. Tak jak i lawasz, który już nie śmierdzi, też potrafi chrupać. I razem to się komponuje w całość. Moja ocena to jest tak, za sosy odejmuję jeden punkt za brak warzyw. Tam niby troszeczkę jest to pół punktu, więc moja ocena to 3,5 na 5 możliwych. 1,5 punktu odejmuję właśnie za brak wystarczającej ilości warzyw. No i za fatalne sosy. Ja nie wiem, czy w Turcji, w kraju, gdzie jest pełno przypraw, nie potrafią zrobić sosu, tylko no takie coś podają. To psuje cały smak kebaba. Jeżeli chcesz zjeść tego kebaba, jedz proszę, ale jedz bez sosów, ewentualnie swoje przynieś. Będzie ci smakować. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku. Cześć.